Hej, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku 39 Minecraft Crafting Ideas Daily. Lecimy z kolejnymi waszymi przedmiotami. Przedmiot numer 1 jest kaptur użytkownika Diadon 2. Nie daje obrony, niezniszczalny. Można go pokolorować. Poprawia widoczność podczas deszczu. Postać jest trudniej wykrywalna dla mobów atakujących. Genialne, naprawdę fajny pomysł. Diadon 2, gratuluję, świetne. Michael, Dragon Slayer. Napierśnik stworzony z jaja Ender Dragona jest 2 razy bardziej wytrzymały od zbroi diamentowej. Dodatkowo możemy ciskać we wrogów ogniem odpowiednio przypisanym do tego klawiszem. Tak, tekstura na początku nie przypomina zbroi, jednak jestem ciekaw, jakby to się prezentowało. Żuchwiarz Taranoja. Posiada wytrzymałość diamentowej zbroi. Trzymając Shift przez 4 sekundy, aktywujemy efekt taranowania wrogów. Postać rozpędza się przez moment, przebiega 25 kratek i taranuje wrogów. Świetny pomysł, gratuluję, naprawdę fajnie. Dobra, jaskiniowic albo jaskiniowiec. Zestaw do mierzenia. Działa jak mapa. Klikając ciąg danych bloków, pokazuje liczbę ilości ułożonych bloków w pionie bądź poziomie. Bardzo fajna rzecz dla budowniczych. Coś oryginalnego. Gratuluję, bardzo fajny pomysł. Dobra, Czesio 00. Domek wpłynie. Tak, to jest pewien przedmiot troll. Potrzebujesz szybko domku? Oto rozwiązanie. Psiknia, twój nowy dom pojawi się przed tobą i znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz. Rozbawiamy teksturka, no. Spray i w środku tego spraya jest domek. Serio. Wow, okej. Kafi. Uchwyt. Uchwyt można przymocować do toporu oraz łopaty. Zwiększa on zasięg oraz niszczy dodatkowo obszary dookoła zniszczonego bloku. Sztabki żelaza można zastąpić diamentem dla lepszego efektu. Bardzo dziwny przedmiot, jednak któż wie, może by był naprawdę fajny. Szewron Polska. Skórzana zbroja dla konia. Najsłabsza zbroja dla konia. Jednak można ją skraftować, co bardzo mi się podoba. Zbroja, która jest krawcona, jednak bardzo mało wytrzymała. Super. Dobra. Szewron Polska, przysmak dla psa. Odnawia psu całe życie. Nasz przyjaciel będzie atakować po tym 2 razy mocniej. Daje mu również efekty od złotego jabłka. No, czyli takie złote jabłko dla psa. Ale pomysł bardzo oryginalny. Szewron Polska, gratuluję. Dobra, kolejny przedmiot. Mr. EMG82. Boulder. Ciężki głaz, który możemy położyć. Działa na niego grawitacja. Upadając na gracza, zadaje mu tyle samo obrażeń, co kowadło. Po uderzeniu w ziemię niszczy się, pozostawiając 1 sztukę bruku. Świetny pomysł, naprawdę fajny. Wyobraźcie sobie, że możemy zastąpić kowadło właśnie takim czymś i tworzyć pułapki. Tak, pułapki, które są znacznie droższe z kowadłem. Świetnie. Jutro już będzie finał Minecraft Crafting Ideas Daily. Trzeci finał, więc myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam jutro na kanał. Pojawi się kolejny odcinek. Tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!